Z kamerą Time Two znajdujemy się w kinie Wawel w Wojniczu. Rozmawiam z frontmanem zespołu Fingers, Piotrkiem Wątrobą. Witaj. Cześć. Chciałam zapytać, czym zajmujesz się w zespole? Do tej pory się uczyłem. Niedawno, mam nadzieję, zdałem egzamin na studia artystyczne w Tarnowie. No, może jakąś pracę znajdę kiedyś. A czym piszesz teksty, muzykę? Tak, zajmuję się tekstami w zespole i linią melodyczną. Oprócz tego zajmuję się także grafiką komputerową. Uczę się tego w zasadzie od dziecka. Kiedyś jeszcze tańczyłem. Mam wiele perypetii w życiu, więc myślę, że to jest dość artystyczna dziedzina. Ja do tego też się odnajduję w zespole. A skąd czerpiesz inspirację do pisania tekstów? Jest tego masa. Począwszy od poezji, poprzez literaturę, a także na tekstach innych zespołów, zresztą fenomenalnych, którymi się inspiruję, czy to będą zespoły zagraniczne jak Pearl Jam czy Koma z polskich. Jest tego naprawdę wiele. Ale te zespoły mają mocne brzmienie, a ty mówisz o poezji. Jak to łączysz? Oczywiście, że da się to połączyć. Wszystko się da połączyć, tylko trzeba mieć do tego, tak myślę, odpowiednią smykałkę. Nie wiem, czy ją mam. Może, to nie mnie oceniać. Myślę, że jeżeli ktoś przyjdzie na nasz koncert, to sam będzie w stanie ocenić, czy te teksty są na tyle dobre, że można było je wrzucić albo do jednego, albo do drugiego worka. No ale staram się robić, co mogę. A czym zajmują się w zespole poszczególni członkowie? Są osobami pracującymi. W zasadzie każdy z nich ma jakąś pracę, ale z zainteresowań również są artystami. No, każdy z nich jest muzykiem przede wszystkim w zasadzie i chcielibyśmy to robić zawodowo. Na razie nie jest to nam dane, ale może w przyszłości. Kto wie? A łączą się oni w chwili, kiedy piszesz? To zależy. Czasami się wtrącają i wychodzi z tego niezłe bagno, a czasami się wtrącają i wychodzi z tego naprawdę fajny tekst. To zależy od dnia, co zależy od pory i tego, co wtedy czujemy, bo tekst jest odzwierciedleniem stanu ducha nie tylko artysty, który pisze, ale także całego zespołu i bierzemy to pod uwagę i sumujemy to, starając się stworzyć klimat w piosence taki, żeby oddawał nasz nastrój wtedy, kiedy pisaliśmy ten tekst. Od samego początku jesteście w tym samym składzie? Nie. No, skład niestety się zmieniał, bo zmieniało się też doświadczenie zespołu i takie zmiany muszą czasami następować. Zaczęliśmy w zupełnie innym składzie. Można powiedzieć przypadkowym, losowym, oczywiście bez urazy dla pozostałych członków zespołu, no ale tak niestety było, że kiedy zaczęliśmy, nie mieliśmy tyle dużego doświadczenia, żeby móc dokonywać selekcji. Potem dopiero, kiedy zaczęły się koncerty i zaczęliśmy być bardziej zaangażowani, no trzeba było obrać sobie inną drogę i znaleźć niestety innych ludzi. A jak czujecie się razem na scenie? Teraz jest super, teraz jest świetnie. Możemy się wygłupiać, bawić, czasami to wychodzi lepiej, czasem gorzej, no wiadomo. Natomiast jest w porządku i na próbach, i na scenie, i prywatnie jesteśmy przyjaciółmi, więc każdy wygłup i każdy błąd jest tolerowany. A jakie najbliższe plany? Koncerty, dużo koncertów. Festiwale, koncerty, jak najwięcej. Chcemy zagrać chyba z każdą tarnowską kapelą, chcemy zagrać w każdym miejscu w Tarnowie, gdzie się da zagrać, chcemy zagrać poza Tarnowem, chcemy zaatakować Kraków. Znamy tam parę zespołów i graliśmy też tutaj z paroma kapelami z Krakowa. No i staramy się uderzyć także w wielkie sceny, większe, żeby nas można było zauważyć. A ile już macie własnych kawałków? Aktualnie 13. Staramy się ciągle tworzyć coś innego, bo materiał na płytę chcielibyśmy, żeby różnił się nieco od materiału, który mamy na dymówce. No ale to w roku progresywnym jest inna bajka, bo tam każdy fragment, każda piosenka musi się łączyć w jakąś spójną całość. Nie jest to łatwe. Rozumiem, że chcecie trochę dojrzeć, żeby materiał był jednak... Oczywiście. To jest jeszcze trochę na horyzoncie, ale daleko. Jeszcze daleko. No to ja życzę powodzenia w dalszej karierze i dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo. Dzięki.